czołem kociska, witam was serdecznie w drugim epizodzie z gry PUS. I właśnie ten tytuł myślę, że jakby YouTube nie lubi takich materiałów. YouTube nie lubi słów, które są wieloznaczne. Nawet dla niego słowo PUS, co oznacza oczywiście kociaczka, uznaje za słowo wulgarne i rzuca żółtymi dolarami. No po prostu jakbym chciał, jakbym się skitrał i skichał, nie obejdę niektórych cudownych algorytmów YouTube'a, ale mimo wszystko próbuję dalej. Jestem ciekaw po prostu tej gry i w którym momencie uznam, że jeden wielki nope, a w którym momencie uznam, że... A może nie, może w ogóle uznam, że trzeba przejść całość, więc to może być ostatni odcinek, bo może moja psychika tego nie wytrzymać, ale może nie jest ostatni. Zobaczymy. Widziałem po pierwszych materiałach, że udzielił wam się system jagodziankowy i dzisiaj też wyjaśnię wam, dlaczego jagodzianka, bo nie wszyscy są na grupie, a to na grupie narodził się ten mem, więc dzisiaj wam to wyjaśnię. A tymczasem łapię za swoją kocią cebulę, bo dzisiaj gramy sobie cebulą i mamy znowu 5 światów dostępnych. Chciałem pokazać, no 5 światów mamy dostępnych, ale my pójdziemy w ten świat, który ja ostatnio wtedy wszedłem, czyli ten świat. Niech zacznie się psychodela start po prostu. O! No i oczywiście, że będziemy mieli różne poziomy, bo jest pula poziomów dla danego świata. I my będziemy z tej puli oczywiście korzystać w różny sposób. Tu mamy znowu jakieś zębiska. No dobra, ale póki te poziomy... O, jest. Póki te poziomy są proste, chciałem powiedzieć, ale już widzę, że tu trzeba jeszcze wyczuć. Wiecie co? Kurde, to jednak trzeba się skupiać. Już mam dwa na pierwszym poziomie zbite. No kurde, czemu to tak zawraca? To w ogóle kiedyś się łączy? Patrzę, jak to idzie czasami trochę w tył, potem w przód. A, dobra, rozumiem. Teraz jak się przypatrzyłem, wiecie co, to trzeba jednak badać ten poziom, zanim się pójdzie. Okej, teraz trochę w przód. Poczekajcie, ja to zrobię. Ja do tyłu. Ja do przodu. Pewnie znowu zaraz do tyłu. Tak. I do przodu. Dobra. To wszystko jest na zasadzie wyczucia i zrozumienia, na czym polega dany poziom. O! Zobaczcie, też zmieniły się. Łooo! Bo tak, bo my będziemy ratować jakichś przyjaciół w tych światach. To jesteśmy pewnie my. To jest nasz kumpel wąsaty koteł, który nam pomaga. A to jest pięć innych stworów. Jakiś delfin. To prawdopodobnie jakiś jednorożec. To nie wiem, co to może być. Inny koteł. Jakaś wróżka i cholerwy duszek. Będziemy ratować przyjaciół 5 światów, tak? I oni będą nam pomagać w przyszłości. Mam przynajmniej taką nadzieję. No dobra. Counterworld. O, masakra. No dobra. Nie dałem ostrzeżenia. I to w sumie kajam się i przepraszam, że nie dałem w pierwszym materiale ostrzeżenia o epilepsji. Miałem zamiar dodać, ale byłem tak pochłonięty tworzeniem intra wstępu do tej gry, że zapomniałem. Więc wybaczcie mi. Dlatego dzisiaj mam nadzieję, że w tym materiale już się pojawiło. To dobrze, trzeba obserwować ten poziom. Ojoj, a tu nie znam, tu nie wiem. No właśnie. Trzeba obserwować poziomy. Trzeba wiedzieć po prostu, gdzie iść dalej. Myśleć o krok w przód. A ja tymczasem opowiem, o co chodzi z jagodzianką. Moi drodzy, jagodzianka, na grupie kiedyś, dawno temu, bo to już jest stary post, napisałem: jem jagodziankę. Normalny, zwykły post by był, można by powiedzieć. No, dwa słowa napisałem. I potem, co więcej, zacząłem prowadzić dyskusję z samym sobą. Miałem taki pomysł na taką fazę, że po prostu dyskutowałem ze sobą na temat jagodzianki i innych takich dziwnych rzeczy w tym poście i zablokowałem komentarze. Nikt tam nie mógł pisać nic. O kurczę, tu muszę teraz zdążyć przejść przez całą tę trasę, o matko. No, miałem powiedzieć, zdążyłem. No, co za chamstwo. Dobra. Okej, więc od tamtej pory jakby... O Jezu. Od tamtej pory ten post, co jakiś czas dodawałem jakiś komentarz do tego posta, że jem jagodziankę. I ten post chyba ma jedną z rekordowych liczb lajków, czy ogólnie reakcji na całej grupie. Więc to było takie, seriously? Dwa słowa spowodowały, że myślicie, że to jest po prostu, nie wiem, coś tak genialnego, że powiedziałem jem jagodziankę i w ogóle mistrzostwo. Znaczy, głównie wyszło na to, że jagodzianki są takim... Jagodzianki stały się takim elementem, jak wiecie, jakieś ostre tapsy, nie? Czy jakieś po prostu grzybki, halucynki, nie wiem, że działają na mnie w taki sposób, że mi odwala. I dlatego jagodzianka jest memiczna. Memiczna z grupy to wyszło, to przeszło potem na odcinki, na filmy i od tamtej pory jagodzianka zawsze jest oznaczeniem, że mi odbiło. A kompot, że no wiadomo, że nie trzeźwo myślę. Powiedział, popijając kompot.
Nie no, kompot to już jest teraz metafora alkoholu po prostu, tak? Dla tych, którzy jeszcze do tej pory nie wiedzieli. Dobra, to taka była historia o godziance. A teraz... What the actual fuck now? Dobry moment na start. O panie, to trzeba wejść na górę, no dobra. Wiecie co, znaczy, te światy są tyle fajne, że jak się już pozna te poziomy, to myślę, że... Jest łatwiej, o matko. Coś tam do mnie gada. Co teraz? Czy to jest po francusku coś gada do mnie? Dobra, spokojnie. Spokojnie, to ja nie wiem, czy nie muszę przejść na coś, chociaż może... Może nie muszę. Dobra. Okej. O krap. Co teraz? Tam. Teraz sobie przestawię. Może rytmika mi pomoże. Pam. Okej. Pam. Dobra. Pam. Okej. Super. O nie, teraz w drugą stronę. Pam. To muszę tylko przejść o jeden konkretny kawałek. Może jednak bez rytmiki się da. O Jezu, to oczupląco można dostać patrząc gdzieś. Strasznie migają te obrazy, dlatego rzeczywiście ostrzeżenie o... ostrzeżenie musi być. O oczopląsach. Dobra, jesteś dopiero w czwartym poziomie. O, Jesus. O, już jest kot na mefedronie, jak nic. O, rany. Wait. Migam tu i muszę poczekać, aż tamto przeleci. Okej. Tylko jeszcze trzeba dobrze mieć ustawioną myszkę do takiej akcji. Wszystko tutaj zależy od tego, jak mamy dostosowaną myszkę. Jaką powierzchnię myszki! Skończyło mi się, w ogóle myszka mi wyleciała znowu z podkładki. Masakra. Dobra, tu jest... Ale tu jest zapis gry. Tu jest checkpoint. Myślę, że punkty też odejmuje mi czas. Punkty odejmuje może mi dotykanie ścianek być może. O, tu jest łatwiej. Choć myślę, że to akurat dobrze mi się złożyło. Dobra, jest. Widzicie, kiedy zatrzymuję, to przekładam myszkę. Bardzo ładnie. Im lepiej mi idzie, tym więcej życia dostaję. Jesteśmy w połowie drogi. O, faksy. Odcięte mózgi. Odcięte głowy koteczków. O, rany. A wiecie co, tutaj teoretycznie nie ma za bardzo stopu. Jak się wystartuje, to trzeba ruszać. Czekajcie. Boing. O, panie. No dobra, ten poziom możemy wykończyć. Serio? Tu chyba trzeba naprawdę robić jakiś rzut na dół. I fu. I pu. I... No, ten poziom jest straszny. Wow! Okej. Ale to nie jest koniec. Dobra. Gdzie muszę iść? Tu jest wyjście. Okej, jeszcze jakiś labirynt jeszcze rzucili. O matko. I to jeszcze jest taką... O jest. No dobra. Staszek, dawaj. Dobra, jest. Okej, ale to strasznie miga. Uhu! Dobra. Teraz co? Tutaj jest jakiś bezpieczny moment. O nie! I oni w tym momencie dali jeszcze coś takiego. To trzeba idealnie zejść teraz. Suru! Dedłem na piątym poziomie. O, i zawsze można też zmienić świat. Jestem ciekaw, czy każdy świat ma ograniczoną pulę? Na przykład? W sensie, że... Czy każdy pojedynczy świat ma ograniczoną pulę poziomu, które mogą się pojawiać? Czy te poziomy się będą generować losowo zawsze? Wśród całych pięciu światów. No Counterworld, tak by coś musi oznaczać, prawda? O! Być może jest konkretna pula, ale teraz my wiemy, o co chodzi, więc jesteśmy trochę bogatsi w wiedzę. Jak Walter Wilds, tak? Jesteś bogatsi w wiedzy, jak to wszystko rozwiązywać, więc wiemy teraz, jak do tego podejść, żeby było bezpiecznie. O! Idzie pierwszy poziom? W ogóle bezbłędnie, niemalże. Będą bonusy. Speedrun, flawless i w ogóle. Chociaż nie wiem, czy dostałem. Wiecie, co jest piękne w ogóle, że zaczynamy od 9 żyć. Dlaczego? Ponieważ kot ma 9 żyć. I to jest piękne, to mi się bardzo podoba, że twórcy to uwzględnili. Ojoj. Bez takich proszę. Okej, tu się coś otworzyło. Myślę, że to trzeba jakoś poczekać, aż to się obróci, bo to się jakoś obraca. Teraz wracamy znowu na górę. Wcisnąć... Oj... Kolejny przycisk, o ile się uda. Tak. O, rany. No dobra, ale to jest do zrobienia, bo on akurat... Nie, to akurat jest to jeden z tych takich spokojniejszych poziomów. Ale ogólnie idea mi się podoba tej...
tej gry. O, o! Co się znowu stało? Jakiś error zaszedł. Your PC is ready for your free upgrade? Jaki znowu free upgrade? O matko, dostałem tą kulkę, naprawdę? No dobra, tak... o jeżu! To miał być prosty poziom! Co to się w ogóle tu... ja nie chcę tych kulek. To jest najgorsze miejsce w sumie. Skończyła mi się znowu podkładka. No i znowu stracę mnóstwo żyć na... Czy ja mogłem tego jakoś... Jezu Stanisław, ty pało, tu masz przejście. O, to była lama. To wręcz było straszne, że nie zauważyłem, że to jest skrót i sam sobie straciłem giga żyć, okej. Ale ciekawe, czy to są losowe eventy, które mogą wydarzyć się na planszach, czy jednak nie? O matko boska. A no tak, to już znamy. Dobra, to Staszek to przychodzi teraz perfekcyjnie, proszę bardzo. Na górę. Czekamy, aż się zamknie. Tu na dół. Ciekawe, co oni mówią. Czy ktoś po francusku mógłby zrozumieć, co oni mówią? Ja się zamknę na chwilę. Sie beobachtet und plant im Stillen, denn sie will radikal böse. No, niech to szlak. Dobra, panie Francuz, bo za pierwszym razem przyszedłem, a tutaj chyba jednak za bardzo skupiam się, albo za bardzo chcę to przejść po prostu i robię jakieś mega fejle. Też myszka... O! Kursor nie jest gotowy na takie akcje. Dobra, czekajcie, skupienie. Tu. Tu. I tu. Dobra. O Jezu, nie lubię tego poziomu. A ten poziom jest straszny. Okej, ale lecimy dalej. Nie za dużo mam żyć, ale... Czwarty poziom jest. Dzień dobry. O! Coś nowego. O, rany. Okej, widzę, że miejsce... Widzę, gdzie jest miejsce bezpieczne. Myślę, że podstawą tej gry to jest właśnie wypatrywanie safe spotów. Tu na przykład w ogóle nie ma safe spotu. Dopóki nie przejdziemy w ogóle na drugą stronę, tak? Tam na dół. Czyli tu. O właśnie. Co teraz? Tu jest zapis. Trzeba przejść? Ale coś czuję, że trzeba przejść tam na dół. O tu. Okej. Dobra. Zapisałem. Co teraz? Czekajcie, a gdzie jest przejście dalej? Czy jestem ślepy, czy tu nie ma przejścia? Ej, serio? Czekajcie, gdzie tu jest dalej trasa? Żeby wejść do wyjścia. Bo ja powiem szczerze, nie widzę. Może wiecie co, ja wrócę jeszcze raz tam do zapisu, bo nie wiem. Jestem ślepy, czy co? Nie ma tu nic. No właśnie. O co chodzi? Ej, dobra, nie wiem co jest grane, ale tutaj nie widzę w ogóle żadnego przejścia na prawą stronę. Ani nawet do wyjścia nie ma przejścia. Coś musi się zmienić, coś musi się przestawić. O nie! Co ja teraz odkryłem? Moi drodzy, ja wcale nie muszę trzymać tego mojego bohatera. Ja mogę kliknąć i puścić i on już lata. I mogę kliknąć, żeby znowu odpuścić. Ja nie muszę trzymać i go przez... Bo to też działa, jak puszczę, to wtedy on się te puszcza. Jezu! Teraz dopiero odkryłem taką... A wiecie, jak to ułatwia? Ja nie muszę dusić przycisku, tylko mogę po prostu ruszać myszką. To wiele zmienia. Dobra, ale powiem wam szczerze, że naprawdę nie wiem, gdzie jest przejście dalej. Czy tu coś powinno to triggerować? Nie wygląda, nie? No właśnie, jakoś tak się ubiłem. Byłem ciekawy, co się stanie, ale nie widzę, żeby coś się zmienia. Nie wiem, czy ja coś muszę tutaj... Nie widzę wyjścia z tego poziomu. Sorry bardzo, ale nie rozumiem, gdzie jest przejście dalej. Jezu. Ale jaki to zrobiło mi mindfuck. Ja naprawdę mogę chodzić po tych częściach. Ja myślałem, że to jest... O Jezu, myślałem, że bardzo platformowo, widzicie? Za bardzo platformowo myślałem. I tak to się kończy, jak człowiek za bardzo platformowo myśli. Oj. Dobra, tam się nie zastanowiłem, co trzeba w ogóle zrobić, więc to jest też mój błąd, ale to sprytne było tutaj. Dobra, i co tutaj? To muszę przejść tu i tu poczekaj. Aha, dobra, widzę to. Tu jest przejście. O, super. Teraz to jest chyba najłatwiejsza część. I sru! Mam je, to było ostatnie życie. Wow, nabiłem sobie kolejne dwa życia. Gramy dalej! Gramy dalej! Jestem cały czas w połowie drogi. O, God! Ale dobra, odkryłem już, jak szybciej ruszać myszką.
nie trzymając jej wciśnięty. To jest akurat plus. No, tylko coś czuję, że wszystkie i tak życie tutaj stracę. Nie przyszedłem wtedy tego poziomu, tak? Ale może tym razem się uda. Szkoda, że to tak miga. Gdyby nie migało, byłoby przyjemniej. Ale to o to chodzi w tej grze, żeby migać. Hejdzie, sprawnie idzie do tego momentu. No i tutaj znowu będzie jazda. No dobra, Staszek. Wszystko albo nic. Sru! Za późno chyba, w takim wypadku. Kurde! Zablokowałem się znowu, że spadłem z tego, z podkładki. Dobra, gra jest wyzwaniem, ale na szczęście jeszcze nie czuję frustracji. Jeszcze nie czuję frustracji. Raczej czuję wyzwanie. Nie wiem, czy te podkładki nie położyć bardziej jakoś w pionie. Co, chyba tak zrobię. Kładę sobie podkładkę w pionie, zobaczymy, czy to pomoże. Okej, czy to wszystko się zamyka? Nie, tu się nie zamyka. Ale cały czas się rusza skubaniec. Czekajcie, tam są jakieś napisy. O nie, nie przeczytałem, jakie są napisy. Może to jakieś sekrety co w tej grze jeszcze jakieś są. O nie. Dobra, nie mam pojęcia. Harry? Utka? Aku? Uka? Ha? A to jest jeszcze ty. Nie wiem, co tam jest napisane. Ciekawe, czy ja wziąłem... Może ja wziąłem na trudniejszy świat? Nie wiem. Nie zamykaj mi się. Okej. Okay. A czy to jest ciekawe? Wyszło dwa wejścia. Troszkę nie rozumiem, jak można dostać się do tego drugiego wejścia. Co ja spróbuję? Shit. Może to jest niemożliwe, żeby tam się dostać. Może to jest jakaś ściema. To jest złudzenie optyczne. Super. Tracę dużo życia na dzień dobry. O, krap. To wszystko się rusza lewo, prawo, więc to jakby... dodatkowego mindfucka robię, jak próbuję oglądać kolejne poziomy. Wiecie co? To już nie ma sensu. Ja to po prostu zresetuję. Ja to po prostu zresetuję, nie? Kurczę, może jak dobrze się trafi? To mnie też ciekawi w sumie, jak może dobrze się trafi. To wiadomo, recytuję to teraz, ale jak to się dobrze tam by trafiło, na przykład tamto miejsce, to może byłby jakiś sekret. Jest ciekawe. Co? A dla ciekawości pójdę w inny świat. Tak, żeby zobaczyć Underworld. Czy one poziomami jakoś się różnią? Może są poziomy prostsze, może są poziomy trudniejsze. Ja. To po hiszpańsku. 9 żyć ma mój kot. Coś takiego, o nie. O Jesus. Holy fuck. Dobra, to jest przesrane. Coś otworzyłem? Aha! To czy otwieram tutaj coś? Okej. Okay. Jezus Maria, już mi myszka spadła. No niewiarygodne, dobra. Jezu. O, cześć. Pomożesz mi? Can't go further? Yes. I help you, but I need to sacrifice. O. Reject. Okej, okay, czyli on się pojawia co jakiś czas, jak na przykład mam problem z poziomem, się pojawia i może za jedno życie pomóc nam po prostu przejść dalej. To jest bardzo fajna mechanika. Pomagająca w trudniejszych poziomach. Bardzo fajnie, podoba mi się. Myślę, że to się zmasteruje. Tylko właśnie trzeba by to po prostu ogarnąć. O, widzicie? To znaczy, ruch jest, można powiedzieć, że jest sinusoidalny. O nie! Ale czas nie jest sinusoidalny. O shit. Źle wyliczyłem, ale... Dobra, ten świat wydaje się jednak najtrudniejszy. Na razie, a pierwszy, już mam pierwszy z problemy. Z pierwszym mam już problemy. Okej. Okay. Shit. Otwieraj się. Kurna. Dobra, to jest w ogóle jakiś... Postaram się, że ja cały czas muszę przekładać myszkę. Jest najgorsze w tej grze jest to, że trzeba cały czas operować przełożeniem myszki. Albo znaleźć jakąś wielką podkładkę, gdzie ta myszka by po prostu nie spadała mi. Może jakoś tak, bo to wszystko zależy od tego naszego myszkowego skilla. Kurczę, już szedłem tam. Mogłem wziąć jednak tego deala. A teraz już będę wiedział, że będę mógł wziąć tego deala od koteczka wąsatego. Z kubańca. Niby to jest proste, ale... Idę. Dotarłem, o Jezu, ale z ostatnim życiem, o masakracja. I tylko jedno życie zdobyłem, jeżeli w ogóle jakiekolwiek zdobyłem. Zobaczymy, czy to jest najtrudniejszy świat, czy nie? Okej. Okay. Widzę save point. Jeszcze odbijające się te... kwadraty. Dobra. Jeszcze ta presja czasu. Zapisane. O, jestem. Dobra, udało się.
Nie wiem, co zaraz tutaj spada, więc... O, panie! Okej. Okay. Udało się. Przedostałem się pomiędzy. Zdobyłem jeszcze... Dobra, dwa życia dostałem jeszcze w nagrodę. Żyjemy! No, po prostu w ostatniej chwili. Trzeci świat. To jest dziwne. Myślałem, że na to nie może wejść. Ojoj. Czekajcie, co teraz? Otworzyłem sobie jakieś przejście, teraz muszę zrobić tutaj coś. Okej. Okay. Patrząc na ich nogi. Okej, okay, to jest fajny poziom. Uważam, że jeden z łatwiejszych. Na pewno. Jest spokojniejszy. Łocie, Karol! Na szczęście to też zapisuje nasz progres. Tu jest gorzej. Bo właśnie. Zatrzymać. Ja! Ale mnie zaskoczył skubany. Dobra, i teraz... Aha, to cała ta trasa jest potrzebna, żeby przejść w ogóle do wyjścia. Holy cow! Tutaj. I teraz trzeba uważać, bo tutaj zaraz coś wejdzie. Trzeba, o właśnie, szybko iść. Moim zdaniem to jest gra, w której skill opiera się po prostu też na obserwacji i zapamiętywaniu, jakie są paterny przejścia tych wszystkich poziomów. Jak się zapamięta, to oczywiście z każdym kolejnym podejściem będziemy dochodzić dalej. Kuleczki. Uwielbiam kuleczki. Po prostu uwielbiam kulki. Takie lecące kulki oczywiście. Okej, okay, ale myślę, że w drugą stronę będzie gorzej. A zatem czemu to się gliczuje? Ej! Gościu wynocha. Jaki typ! No w ogóle jaka utrudniajka! Wzięli, kurna, delfina dali. Dobra, myślę, że zrobimy to po prostu technicznie, czyli sru, zanim on się pojawi. O, tamten blitz na górze też zadaje obrażenia, shit! O, rany. I to zresztą tylko do czwartego poziomu. Dobra, ale okej, okay, w takim razie widzę, że różne są poziomy, ale myślę, że trzeba zmasterować przynajmniej jeden z nich. Idziemy Counterworld. Męczyć. O! O, świetnie. Tego nie znam. Any thoughts? Czy jakieś myśli? Tylko i wyłącznie złe myśli. Dobra. Jesus, naprawdę tak po jagodziance. Całej paczce jagodzianek. O, masakra. Już to widzę. I to muszę zrobić jakąś szybką mędę muszę machnąć. O, coś w tym stylu. Tu mam nadzieję, że jestem całkiem bezpieczny. O, tutaj było nieźle. A teraz tam jeszcze jest presja czasu, że to się cały czas przesuwa. O, matko. Ło! Nie zadawaj mi obrażeń, wszystko jest w porządku. Ach, dobra, trochę poobrywałem, ale przeszedłem. Dobra. Ale tego poziomu nie znałem. Nie zdobyłem nawet serduszka. Za długo czekałem. Cebula sobie daje radę. Aha. To tylko wygląda na proste. Co? Command i control. Okej, okay, rozumiem. To tylko się wydaje... łatwe. Dobra. Chrzanić. Nie wiadomo, jaki był poziom trudności. Był tego... Przyszedłem przy ogóle. Achievement za przejście w sekundę poziomu, ale to chyba tego pierwszego. Jest taki achievement do zdobycia. O Boże. Co się dzieje z tym kotem? Czemu z tego kota wylatują jakieś aniołki? Co to w ogóle jest? Święty koteł po prostu. Święty koteł narobił na płoteł. Dobra, a może tak jakoś tutaj kulki jakieś będzie mijać? Kulki, tak? Za dużo kulek leci z tej strony. Ja wiem, to są koci miętki. Oj, no ale dlaczego? No przecież to było głupie. W tym miejscu stracić życie. O, moja myszka nie była na to. Okej. Niech se przelecą tutaj. Spokojnie, uwaga. Dobrze. To było spoko. Nie chcemy to klikać tego. Czwarty poziom, mamy dużo żyć. Jezus Maria. Duc, klap. Może trudnością tego poziomu jest po prostu to, że on się tutaj strasznie macha. O! O, jakie chamsko! No to chamsko pod sam koniec. O matko. Wszystko jest niby proste i trywialne, a proszę. A na samym końcu taki plot twist, że to się jakoś dziwnie rusza. Nie wiem, że trzeba jakoś wyczuć. Kurczę, już prawie cię miałem. O, dotknąłem. Tak, trzeba było wyczuć i ruszyć w pewnym momencie. Ciekawe, czy kolor też coś oznacza. Czasami widziałem więcej wyjść. O. A, ten poziom jest spoko. Poziom jest okej. Okay. Zrobię go na szybko. I teraz pytanie jest, jestem w tym momencie, czy znowu się zepsuje? Bo ostatnio się popsuło, nie? Tak. Znowu się popsuło.
To chyba jest standardy to psucie. Oj. Dobra. W standardzie jest to psucie się, jak nic. Tego poziomu. Tylko ciekawe, czy to można szybko po prostu przebiec, może na końcu rozu trzeba mignąć, ale nie wiem, czy czy blue screen nie powoduje jakichś błędów. O jest. Pan Francuz. O, no dobra, francuskiego poziomu nie lubię. Przyznaję. Dobra. Jakoś tak myślę, że znalazłem sposób, żeby szybko to przechodzić. Po prostu trzeba szybko mignąć tam na górze, a potem mignąć razem z prędkością glitcha. Tak mi się wydaje, że było sprytnie. Ale dobra, to już jest poziom 7. O god. Już to można po prostu bełta sprzedać. Tam jest za trudno. Myślę, że idziemy naokoło. Zaraz mnie zdziwi jakaś kostka, która nadleci i nie będę mógł pewnie jej uniknąć, chociaż dobra, nie jest źle. Nie jest to flawless victory, ale całkiem sprawnie poszło. Ile mam w ogóle żyć? Nie wiem, sprawdzamy. I jesteśmy, zobaczcie, w 8 poziomie już. 12 żyć. O matko, jesteśmy przy pierwszym kocie niemalże. Przepraszam, przy pierwszym... Boś, o Jezu, widziałem, że... Oho, rozumiem. Czasami... Dobra. Co dwie. To można iść w taki sposób. O Jezu, tylko trzeba cały czas się ruszać. O Jezu. O nie, to jest przesrany po poziom. To można w taki sposób iść. Ale to będę szedł przez godzinę. A jak próbuję przejść dwa kroki, no to... To już dead. To jeszcze mnie zadaje obrażenie jakieś. Co? Czemu dostaję obrażenie? Za co? Ta piłka mnie stłamsi po prostu. Dobra, to jest poziom, w którym stracę najwięcej żyć prawdopodobnie. Dobra, spokojnie. Ruch bardzo płynny. Bardzo delikatny. Z daleka od wszelkich gliczy. Krok po kroczku. Znowu pojawił się ten diabeł. Diabeł! Czy diabeł oznacza, że nie tracę żyć? Ciekawe, czy diabeł zawsze pojawia się w konkretnych poziomach? Czy jednak nie? Mogę próbować... Czemu? Urna! Diabeł! Spokój! Spokój, diabeł! Nie mogę się dać rozproszyć przede wszystkim. Nie chcę rzucać się na co trzy... To od razu trzeba ruszać! Kurde, od razu trzeba ruszać w jakiś... Jakiś skrót by mi diabeł otworzył, byłoby milej. Mogę też rzucać się o trzy pola, ale to jest ryzykowne, bo mogę wpaść w jakieś gówno. Okej. Okay. Trzeba cały czas pamiętać o ruchu. Jak tylko przeleci, od razu się przemieszczać. Na tym to polega. Tu. Tu. Spokojnie idę, tak? Spokojnie. Oj. Oj! Widzicie, ja przeszedłem przez dwa pola. No nie no, dobra, ten poziom mnie triggeruje, ale chyba jest diabeł, który może pomaga mi... Nie wiem, jakie jest zadanie diabła, ale mam wrażenie, że powoduje jakąś nieśmiertelność? Wiecie co? Mam wrażenie, że diabeł zabiera mi więcej żyć. Że diabeł daje mi może kilka żyć i po prostu potem już jest endgame. Zobaczcie, tyle żyć nazbieram. Wydaje mi się, że zginąłem mniej razy niż diabeł po prostu... niż miałem, tak? Czyli diabeł jak się pojawia, to trzeba uważać, ponieważ diabeł oznacza hu, dostaniesz w pierdzie, ale masz mniej żyć i jak ci się nie uda, to po prostu giniesz. Tak mi się wydaje, ale może źle policzyłem, nie wiem. Ale wszystkie swoje życie straciłem na tym jednym parszywym poziomie. Który trudny nie, po prostu on wymaga mega dużo cierpliwości. A chyba tej cierpliwości nie miałem za bardzo. Ale ten poziom znamy. Dobra, to już teraz będziemy przechodzić szybciej. Ten poziom też znamy. Ale ja go przydam jakoś tak mega szybko, pamiętam. Tak, ten poziom rzeczywiście jest prosty, ale można by go przejść szybciej, nie uderzając o nic. To jest dobry poziom do nabicia serduszek, bo aż 4 mi się udało nabić serduszka tutaj, ładnie. To 13 dobrze liczę? Tak.
okej, 13. No i tu jest poziom całkiem przyjemny też. Jak się już wyczai, jak się ruszać. Muszę uważać, oj, oj, a tu się jeszcze, aha, bo on tu jeszcze się... Dobra, bo on tu jeszcze się przesuwa, on jeszcze się... Oj, miota, za szybko chciałem i kurde, i dotknąłem, dziadostwo. No i tu jest luzik, chyba że patrzymy na tamte rzeczy, które idą. To może być mniejszy luzik? Nie, dobra, ten poziom jest w porządku. Więcej takich poproszę, więcej. Lecimy dalej. Jak chcę chociaż bossa zobaczyć, wiadomo, bossa pewnie nie pokonam, ale... O, jest. Bossa pewnie nie pokonam, ale chociaż chciałbym go zobaczyć, jaki jest boss na tym poziomie. Czy widać, że ta gra jest trudna? No jest trudna. Jest mocno skillowa. Wymaga też bardzo dużej precyzji i dobrej myszki. No ale... Może zobaczymy, na ile starczy mi cierpliwości. I na ile wam starczy cierpliwości oglądania tego. Miau. Dobra. Tu poszło całkiem sprawnie. Także widzicie, im więcej się pogra, tym więcej zna się te poziomy, więc wie się, na co trzeba zwracać uwagę. O, ten poziom też jest spoko, bo tu wszystko jest w sumie jakby klarowne. Trzeba po prostu tylko pamiętać, w które miejsca pójść. A jak się wie, które elementy są sztywne i nie ruszają się, to idzie szybciej. Na przykład nie pamiętam tutaj, co jest, no ale... Już pamiętam, że jest tu. I teraz też pamiętam, co jest dalej. Jest dokładnie po drugiej stronie tu. Jest najtrudniejszy moment tego właśnie, jest w tym miejscu. Jak się... O rany! Widzicie? No, zagadałem się, a to był tamten. Ło, dobra, teraz to już pole... Dobra. O, możesz mi pomóc przejść za jedno życie? Jasne. Jasne, tak? Mam problemy? Chcę ci pomóc. Jedno życie. Przyjmuję. Dobra. I proszę bardzo. Ale od razu dostałem też jedno życie, więc to jest spoko. Myślę, że będę jakby brał pod uwagę pana koteczka. O, to jest bardzo fajny poziom. To jest w miarę... Spokojny. Dobrze, być do momentu. O, shit. Do momentu. Miałem powiedzieć, że on jest spokojny. Bo chcę za szybko i dlatego. To mykam tutaj. O. Coś tam się śmieje. Dobra, jest zapisane. Idziemy, to zaraz ruszy na mnie. Wiedziałem, że ruszysz na mnie, skup... Oż ty, człowieku, ty. Czy to nie jest człowiek, ale tak ruszył na mnie. Dobra, ale teraz dzięki temu automat się uruchomi i mogę teraz przechodzić. Tu pamiętam. Dobra. A? Okej. Okay. No i proszę bardzo, no i w miarę sprawnie. Mimo tam kilku lam i niepotrzebnego spieszenia się, ale jest nieźle. I już proszę bardzo, świat siódmy. I nawet poziom, który powinien pójść w miarę gładko. Zawsze tak mówię, a potem się okazuje, że w takim poziomie najwięcej cebola obrywa. Czerwony kwadrat. No właśnie. Naleciał po prostu nagle, nawet go nie zauważyłem. Patrzyłem dalej, co jest. O, tego zauważyłem. To jest po prostu... jakiś tu policjant powinien stać i kontrolować ten ruch. O, tu po prostu jest wolna Amerykanka w poruszaniu się. Dobra, poszło. Pięknie. No, do bossa chociaż. Obyśmy nie trafili drugi raz na ten sam dziki poziom, bo znowu przegram tam. O! Ło! Jakbym patrzył przez mokrą ścianę i to rzeczywiście po tych, po jagodziankach, bo tak to... O! Obok nas jest już wyjście. Aaaa! To nie jest też takie trywialne, bo to trzeba zrozumieć, że w którym momencie gdzie przejść. Tak jak tutaj na przykład. Mogę iść. Ale co to... A shit. Chociaż? Dobra, o! Może tędy? Nie wiem. Na czuja idę. Wow. To był dobry czuj. Ja bym teraz poczekał. O nie. Tam trzeba było iść. Bo myślę, że to jest mój koniec. Nie da się przeskoczyć. Okej. Okay. Czyli tam trzeba było iść. Iść ciągle, iść w stronę słońca. Może by się udało. Bo wątpię, że tu trzeba było tam czekać. Zresztą też jakieś przejście. No, myślę, że trzeba iść tędy, bo to... To ma wszystko sens. To ma sens też tu, o! I tu, nie wiem, gdzie tu iść, tu? Teraz tu? Teraz tu? Nie wiem, nie mam pojęcia. To jest najgorsze, że nie mam pojęcia, gdzie mam, jak daleko mam iść. Tu? Okej, okay, i co teraz? Teraz dostanę się teraz tutaj? Nie zapamiętam tego, ale to jest tak, to jest sposób, okej. Okay, czyli trzeba po prostu cały czas lecieć przed siebie. Zapieprzać. Dobra, no może chociaż dobra, ostatni przedpoziomowy boss. Przedbossowy poziom. O god. Kojarzy mi się to z takim filmem, gdzie... To był chyba Labirynt Fauna? Oj. Labirynt Fauna, tak. O, tu trzeba wystartować od razu szybko. To już jest zawsze lepszy start.
I tam właśnie były jakieś twory, które patrzały. Tak, weź moje życie. Tak, nie mogę pójść dalej. Sacrifice, o, dwa życia. Bierz to, bo stracę więcej. I za każdym razem bierze więcej. No i dobra, zgadzam się na to. I jest boss, moi drodzy. Czas zobaczyć. Aha. To jeszcze wejście do bossa jest chronione jakąś przeszkadzajką. O, ładnie. Tak się nie bawimy. O nie. I teraz weź wyczuj. No, no właśnie. Wow. O, Jesus. Wow. Nie! Dobra, jest okej. Jest okej, ten się tutaj gigba. Nie, już w takim momencie. Dobra, ale... No dobra, to widać, że jest jakiś taki poziom przedbossowy. Tu trzeba po prostu przejść. Dobra, o Jezu, trzymaj się! No co? Przecież trzymałem się na pozycji. Czemu mnie tam zgliczowało? Bez sensu. To był bug. Zdecydowanie. No czemu mnie tam bije? No właśnie, spoko tutaj. Wyluzować. To jest najprostsze miejsce, żeby to przejść. Teraz tu. I przycisk. O-o! O matko, slot maszyny jakiś. Co to są? To są jakieś aniołki. Red Hot Jackpot. Okej. Okay. Co to robi? Cisnąłem coś. I co teraz? Pał? A, coś losuje się. A, bo pały muszę wylosować. Jak coś w ogóle, jak to w ogóle się... Jak to brzmi. I lecą pieniążki. No faktycznie leciały. Dobra, lecą pieniążki. O nie. O masakra. Dobra, widać, że boss. Też coś tam włączyłem, ale chyba o to chodzi, co jakiś czas trzeba tam to włączyć. Kurczę. Aha, bo teraz wylosowałem po prostu wisienki i pały. I teraz pały będą lecieć i wisienki będą lecieć. Okej. Okay. Kurczę. Big win! Świetnie. Co to daje? Śliwki lecą. Ekstra. Właśnie śliwek potrzebowałem. Dobra. A teraz same śliwki, ale ja nie wiem, czy nie dorzucam sobie jakiś przeszkadzajek przez to. Dobra, wild. I co? Co? A, o rany! O Jesus! To ja tu muszę jeszcze O Jesus, ja tu muszę jeszcze unikać cały czas. Myślałem, że tak jak poprzednio muszę po prostu napieprzać, ale nie, ja tu muszę unikać uderzeń i jednocześnie skupiać się na tym, żeby atakować te aniołki po bokach. O God! Trzy życia mam. O, na pewno to wygram. Pięknie. Najwyżej będę wam po prostu pokazywał poziomy, a nie będę skupiał się... A gdzie są w ogóle pały? Monetki mogę zbierać? Chyba nie. Nie wiem, wydaje mi się, że oberwałem monetką. Nie, monetki... Kurczę, monetek też się obrywa. Dobrze, moi drodzy, tak wyglądał moje drugie podejście do... PUS! Jest to gra trudna, na pewno, jest to gra skillowa. Więc tu trzeba będzie się mocno pomęczyć, żeby móc to poprzechodzić, więc myślę, że skoro już pograłem trochę w pierwszy poziom, to będę starał się pograć i w drugi, i w trzeci, czyli w ten. W ten, i w ten, i w ten, i w ten, i zobaczyć po prostu, co to są za poziomy. I w ten sposób może będziemy eksplorować, niekoniecznie pokonując bossów, chociaż bossowie są naprawdę trudni. Tyle człowiek musi przejść, żeby dojść do tego bossa, potem jeszcze musi męczyć się, żeby ją... O Jezu, rzeczywiście, gra katorga. Ale jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Dziękuję wam serdecznie, wielka piona, trzymajcie się i być może jeszcze kiedyś zobaczymy się w PUS w przyszłości. Cześć!